Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam moją codzienną rutynę, jeżeli chodzi o karmienie. No i teraz króliki się szykują do jedzenia. Wcześniej było małe mizianko, małe biegi. Teraz czas na śniadanie. Jest godzina 7 rano. No i teraz nasypę królikom śniadanko. Mimi, odejdź. Uciekaj. Uciekaj. Pierwszy rzut idzie babka lancetowata, tylko chyba niestety muszę miskę robić na wysokości, bo mi nie da to wysychać. Pokrzywa. Do tego sypnę koniczynę. No i teraz drugie pudełko. A nie podszczypuj mnie. No nie, uciekaj, złodzieje małe. No i tak to jest z nimi, małe łasuchy. Daj im jeszcze kwiat kadra. Do widzenia, proszę mi tu nie wchodzić. Dobrze. Zostaw, puść. Puść. Dawaj. No nie. Kwiat chabra wsypany, teraz damy trochę łodyżek mięty, żeby sobie pokryźli. No i śniadanie w całości idziemy podać. Macie. Zaraz pewnie wylądzę wszystko na ziemi, bo Maniek ma taką manię grzebania w jedzonku, teraz będzie kopał, podrzucał miską. No i zapewne wszystko wyląduje w dywanie. Tak, w międzyczasie możecie sobie zobaczyć, jak wygląda po nocy ich kącik. Kubeczka pełna. Tak. Dam im drugą taki podest, żeby mogły skakiwać na łóżko. No i tak to wygląda.
cienki maniak. No, zamiar właśnie mu zrobić taki z drewna jakby statyw, dzięki któremu nie będzie mógł tak szarpać, bo to będzie ciężkie. No ale to muszę zagadać z siatkiem, bo to on ma takie talenty do tworzenia różnych rzeczy. No jak będę robić, oczywiście nagram poradnik, jak zrobić statyw dla, znaczy, no, statyw na miseczkę dla rzucającego królika. No myślę, że to na wszystko. Zobaczyliście, jak to wygląda u nas, u mnie, tutaj z królikami. Jest wesoło od rana. Mimi. Dzięki za obejrzenie odcinka. Cześć.